międzynarodowej. Pierwsze listy, które Amnesty International wysłała w obronie więźniów politycznych, to jest rok 1961. I następnie w 2001 roku w Polsce po raz pierwszy rozpoczął się maraton pisania listów. U nas, jak już powiedziałem, to jest trzecia edycja. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Was gościć, że będziemy bronić więźniów politycznych z różnych też mów. Chciałbym powiedzieć, że to, że Państwo tutaj jesteście, jest wyznacznikiem nie tylko lokalnego patriotyzmu, ale międzynarodowego patriotyzmu. I świadczy to również o Państwa olbrzymiej wrażliwości społecznej, za co serdecznie dziękuję, bo w dzisiejszych czasach jest to bardzo znakomita cecha. Dziękuję i chciałbym, żebyśmy dokonali oficjalnego rozpoczęcia maratonu. I prosiłbym tutaj Panią Marszałek, Pana Prezydenta, Panią Dyrektor również, Pana Dyrektora Szpitala do symbolicznego podpisania listu. Thank you.